Witam serdecznie. Witam w kolejnym odcinku Teorii Wiecznego Powrotu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak po stoicku radzić sobie z krytyką. Antyczni stoicy odkryli, że jeden z głównych powodów naszych cierpień i zmartwień są problemy w relacjach międzyludzkich. Napotykamy w nich z jednej strony gniew, z drugiej strony pochlebstwo, z jednej strony zawiść, zazdrość, z drugiej strony przemoc o charakterze tak fizycznym, jak i psychicznym. Od zawsze mieliśmy problemy w relacjach z naszymi bliźnimi. Pragniemy wypaść w ich oczach jak najlepiej. Pragniemy uznania. Pragniemy czuć się dobrze z innymi ludźmi, dlatego bardzo często źle sobie radzimy z krytyką. Krytyka może przyjmować różne postaci, może być werbalna, może być pozawerbalna, może być wyrażona wprost lub nie wprost. Tym niemniej, jakakolwiek by nie była, nie radzimy sobie z nią. Stoicy mieli taki prosty patent na radzenie sobie z krytyką. Seneca kiedyś w jednym ze swoich listów do Lucyliusza napisał, że jeżeli ktoś na ciebie napada, słownie, to zachodzi jedno z dwojga. Albo ma rację, krytykując cię, w związku z czym właściwie powinieneś mu wdzięczność, bo możesz dzięki temu poprawić się, dostrzec swoje błędy, albo nie ma racji, a wtedy za bardzo cię to nie obchodzi. Wydaje mi się, że sprawa dzisiaj w szczególności wydaje się trochę bardziej skomplikowana. Na tyle skomplikowana, że nie ma już zastosowania taka bardzo prosta rada Seneki. Ja widzę trzy sytuacje, w których występuje krytyka. Trzy różne modele, o których możemy mówić. Po pierwsze wtedy, kiedy krytyka jest uzasadniona. Po drugie wtedy, kiedy krytyka jest nieuzasadniona. Po trzecie wtedy, kiedy krytyka powodowana jest konfliktem wartości. Są trzy podstawowe modele, czy sytuacje występowania krytyki. W sytuacji, kiedy krytyka jest uzasadniona, powinniśmy zastosować się do rady Seneki, przyjąć ją i nawet podziękować. To jest bardzo ciekawa technika. Spróbujcie to zrobić, zauważcie, jak reagują ludzie, którzy nas krytykują. Spróbujcie zastanowić, pierwsze pytanie, jakie sobie warto zadać, jeżeli ktoś mnie krytykuje, może ma rację. A jeżeli ma rację, to bez względu na formę, w jakiej swoją krytykę wyraża, powinniśmy wyrazić wdzięczność. Bo zwrócenie uwagi na błąd może być w niektórych sytuacjach bezcenne. Kiedy taka sytuacja zachodzi, kiedy mamy do czynienia z sytuacją uzasadnionej krytyki, jakby po czym to rozpoznajemy? Uzasadnioną krytykę poznajemy wtedy, kiedy funkcjonujemy w kontekście jakichś dobrze ustalonych procedur. I po prostu w naszym działaniu nie realizujemy tych procedur. I to bardzo łatwo jest wskazać. W danym środowisku pracy są pewne procedury, których się przestrzega. Są to pisane bądź niepisane reguły postępowania. Ktoś, kto poddaje nasze zachowanie krytyce, chce nam po prostu zwrócić uwagę, że nie przestrzegamy pewnych procedur. Jeżeli tak jest w istocie, powinniśmy podziękować za zwrócenie tej uwagi, bo niepostępowanie wedle pewnych procedur występujących w naszym miejscu pracy może prowadzić do przykrych dla nas konsekwencji prędzej bądź później. Jeżeli krytyka jest nieuzasadniona, to jest ten drugi przypadek, to też ustalamy to w ten sposób, że sprawdzamy, czy faktycznie zostały zaburzone jakieś procedury, których powinniśmy przestrzegać. Jeżeli nie zostały zaburzone żadne procedury, o których wiemy, albo o które się dopytujemy po usłyszeniu krytyki, to ta krytyka nie powinna nas za bardzo obchodzić. Powinniśmy ją przyjąć i dalej robić swoje. Tak to przede wszystkim powinno działać. Trzeci przypadek, najciekawszy. To jest krytyka powodowana konfliktem wartości. Mi się wydaje, że to dość często dzisiaj występuje. Funkcjonujemy w różnych środowiskach,
bardzo często w danym środowisku występują konflikty wartości. One się objawiają w tym, że nie da się ich rozwiązać za pośrednictwem procedur. One przejawiają się w tym, że kiedy próbujemy dogadać się co do procedur, okazuje się, że poszczególne grupy ludzkie biorące udział w konflikcie mają inne priorytety i nie mogą się dogadać co do tego, jakie priorytety powinny być kluczowe, jakie wartości, jakie cele powinny być w pierwszej kolejności realizowane. Bardzo często jest tak, że poszczególne strony konfliktu nie są w stanie do tego wyraźnie wyartykułować. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie się dogadać co do procedur, cały czas coś nas gryzie w tych procedurach, które jedna część przyjęła, druga część nie chce przyjąć, albo które druga część bojkotuje, bardzo możliwe, że chodzi o poważny konflikt wartości. Wtedy powinniśmy albo zaakceptować i starać się funkcjonować w ramach tego konfliktu i robić swoje, jeżeli się da, albo zrezygnować z funkcjonowania w takiej grupie, jeżeli to się przeciąga. Są dwa stoickie wyjścia. Tych konfliktów wartości może być bardzo wiele, na bardzo wielu liniach. Mi się wydaje, że jest co najmniej 7 głównych grup wartości, albo co najmniej 7 głównych wartości, wokół których organizują się pomniejsze wartości. Ja sobie spisałem. Wolność z jednej strony jest dla niektórych najważniejsza i to jest centralna wartość dla nich. Wspólnota, miłość, mądrość, wzniosłość, dobro i rywalizacja. Te 7 wartości to są takie linie konfliktu między ludźmi, moim zdaniem, dzisiaj. Jeżeli więc ktoś krytykuje nas w kontekście występującego konfliktu wartości, wtedy nie ma prostej procedury. Bardzo pomocne jest natomiast uświadomienie sobie, że to jest konflikt wartości. My się frustrujemy, bardzo często sądząc, że jest coś, z czym powinniśmy sobie umieć poradzić, a nie umiemy. Dlaczego ktoś nas nie rozumie? Tym się frustrujemy. Odpowiedź jest czasami bardzo prosta. Nie rozumie nas, bo przyświecają mu zupełnie inne wartości niż nam, ale może mieć kłopot z wyartykułowaniem tego. Jednym ze sposobów, żeby dogadać się z taką osobą, jest rozmowa o wartościach. Co jest dla ciebie ważne, a co dla mnie? Spróbujmy spotkać się w połowie drogi. Nie zawsze się to udaje. Czasami się trzeba rozejść. Zaakceptowawszy to, że nie możemy spotkać się po środku, bo wartości, które wyznajemy, są ze sobą w jakiś zasadniczy sposób zwaśnione. I stąd się bierze wzajemna krytyka. Dziękuję.